Przyjazdy do Bolesławca i prelekcje o okresach wschodnich II Rzeczpospolitej Tomasza Kuby Kozłowskiego z Warszawskiego Domu Spotkań z Historią to w ostatnich latach wynik jego współpracy z Bolesławskim Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Tym razem był to jednak rezultat współpracy towarzystwa z poznańskim stowarzyszeniem. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu nawiązało współpracę ze Stowarzyszeniem Dziedzictwo i Pamięć z Poznania. Pan Korzeniewski, profesor Korzeniewski jest prezesem tego stowarzyszenia i wstąpiliśmy do projektu, który właśnie pan profesor napisał. Jesteśmy partnerem projektu i dzięki temu te wykłady mogły się odbywać u nas. Bolesławska prelekcja nosiła tytuł Pisz na Berdyczów. To znane nam powiedzenie rozjaśnia Tomasz Kozłowski, bo obecnie, ale i wcześniej funkcjonowało ono w przeciwieństwie do pierwotnego znaczenia. A legło u jego podstaw znaczenie Berdyczowa, do którego na słynne jarmarki przyjeżdżały tysiące kupców i producentów. List wysłany do kogoś do Berdyczowa na pewno więc trafiał wcześniej czy później do rąk adresata. Chcemy przypomnieć, jak nieprawdopodobnie dużo w naszej skomplikowanej wspólnej historii łączy nas z Ukrainą, ale zwłaszcza z tą Ukrainą wschodnią. My przede wszystkim sięgamy pamięcią po ziemie, które do II wojny światowej wchodziły w skład II Rzeczypospolitej z Lwowem, Tarnopolem i Stanisławowem, kompletnie zapominając o tym, że od czasów Chrobrego przecież aż po czasy współczesne, ogromnie dużo wiązało nas z Ukrainą Wschodnią. W takich miastach jak Charków, Kijów, Odessa, Winnica, Żytomierz czy Berdyczów dotąd istnieją bowiem materialne ślady polskości, a ich mieszkańcy pamiętają o wkładzie i wpływie na nie Polaków. Wojna, która zwróciła uwagę na Ukrainę Wschodnią naszych współczesnych, jest taką okazją do przypomnienia, że to nie są jakieś obce nam, nieznane, dzikie tereny wschodu, że to jest wielka europejska kultura tworzona przez tysiąclecia, przez różne nacje, ze znacznym udziałem Polaków. Tomasz Kozłowski jest zaś niestrudzonym propagatorem tej wiedzy wśród Polaków, bo okazuje się, że łatwo zapominamy o tym polskim i wspólnym polsko-ukraińskim dziedzictwie tamtych ziem. Uczniowie obecni na prelekcji, ale i dorośli bolesawianie mieli więc okazję poznać choć skrawek tego wszystkiego, co stanowiło niegdyś o wielkości I i II Rzeczpospolitej, której obecna zachodnia i wschodnia Ukraina stanowiły nieodzowne części.